Ludzie, czy wy nie widzicie? Naprawdę nie widzicie tego, co się dzieje i tego, co nas chodzi i co nas czeka? Naprawdę nie widzicie tego, że te filmy niby science fiction stają się coraz bardziej naszą rzeczywistością? Te filmy powstały 20 do 30 lat temu. Filmy Terminator i inne. Masoni pokazywali nam w tych filmach to, co czeka świat i nas samych w przyszłości. I teraz to realizują na naszych oczach. I powiem wam więcej. Widzą, że my nie możemy z tym nic zrobić, bo prawie wszystko przespaliśmy. Wiedzą, że są blisko swojego celu i zacierają ręce. Łyknęliśmy, że to tylko science fiction. Oni to pokazują nie tylko poprzez filmy, ale i w piosenkach i tym podobne. Uważam, że scenariusz z Terminatora się wydarzy za naszego życia. Zauważcie, że niektóre technologie, które były przedstawione w filmie Terminator 2 Dzień Sądu, teraz są obecnie na świecie powoli wdrażane. Chodzi mi o to, że oni, Pentagon, NASA i tym podobne, już 30 lat temu mieli technologię, którą dopiero teraz zwykli szarzy ludzie od nich dostają. Na przykład w filmie Terminator 2 z 1991 są pokazane technologie, które my obecnie mamy. My, szarzy ludzie, a to, co oni mają w 2021 roku, to już jakiś kosmos pewnie jest. Mamy już przecież próby tworzenia syntetycznej skóry, mamy już założenie się robotów zabójców, powoli powstaje Skynet. Niemcy budują obozy dla ludzi, którzy wielokrotnie będą łamać obostrzenia. Jednak ja mam złe przeczucia, co to będą za obozy. Chiny budują obozy, Węgrzy budują obozy. Na Słowacji bez testu na zarazę nie wyjdziesz z domu. Swoją drogą w Terminatorze były pokazane nowoczesne obozy koncentracyjne XXI wieku, w których rolę strażników pełniły roboty z bronią i były wyposażone w sztuczną inteligencję. Ludzkość została oszukana, uśpiona iluzją demokracji przez ponad 30 lat. Mieliśmy wpajane, że takie czasy jak za II wojny światowej już nie wrócą, że obozy się już nigdy nie powtórzą, że nie wolno do tego dopuścić. Przez lata mamili nas telewizją, serialami, filmami, muzyką, telenowelami, reklamami itd., żebyśmy nigdy nie poznali prawdy o nich i ich zamiarach. Koronawirus jest i to jest prawda. Według mnie został wypuszczony celowo. To nie jest przypadek. Powstało bardzo dużo książek i filmów o tematyce pandemii wirusa. Wirus to niestety najlepszy sposób na przejęcie władzy nad światem. Jest to przepis idealny na koniec świata i depopulację. Ludzie, musimy działać. To jest plandemia. To wszystko to plan. Światem rządzi kłamstwo. Te szczepienia to według mnie akcja depopulacja. Udostępniajmy vlogi, które oglądamy wszędzie, gdzie się da. Komentujmy ten temat, by pokazać prawdę innym. Dzielmy się tą prawdą z innymi. Rozmawiajmy, jeśli tylko mamy taką możliwość, o tym temacie z ludźmi, którzy wierzą w TV. Roznośmy ulotki ze wskazówkami o tym, co się dzieje. Sprayem piszmy po asfalcie ze wskazówkami. Wysyłajmy petycje, jeśli takie będą, w sprawie naszej wolności. Módlmy się do Boga o naszych bliskich, o innych ludzi, żeby się obudzili.